Witajcie w dzisiejszym odcinku, przed wami Tycoon, w którym zamieniamy się w pszczelarzy. I z nami oczywiście jest Zakrzak oraz Ewela, bo to jest kanał Rafa i Ewela, także witam, witam. Hejka. Siema, elo, witam, dzień dobry. Także na czym ten odcinek polega, widzowie? Każdy ma swoją bazę, tu jest bodajże baza Zakrzaka i każdy przez pierwsze 20 minut będzie rozwijał swoją bazę. Jak w ogóle tą bazę odblokować? Trzeba zbierać kwiatki, a kwiatki rosną w lesie. Zbieramy z nich oczywiście tutaj pyłek i sprzedajemy go dopiero tam na środku. Wtedy, kiedy odblokujemy swoje domki, będziemy mieli swoją bazę, którą możemy rozbudowywać. A jeśli chodzi o rynek, mamy tu na przykład zwierzaki, które możemy kupić. Tutaj możemy kupić pewne narzędzia i rzeczy, którymi będziemy mogli walczyć. Oraz będziemy mogli sprzedać podstawowe kwiatki, żebyśmy mieli golda na odblokowanie domków. Przez pierwsze 20 minut będziemy zbierać kwiatki, sprzedawać je i przygotowywać się na końcową walkę, ponieważ na końcu będziemy staczać pojedynek i zobaczymy, kto jest najlepszy i komu najlepiej poszło tutaj pszczelarzowanie. Można tak powiedzieć? Można. Także czas start, 20 minut macie na rozwój swojej do pasieki i później przechodzimy do walki. Także Zakrzak, uciekaj do siebie. No to powodzenia, idziemy do uli, zamieniamy się w pszczoły, no i pracujemy ciężko, tak jak pszczoły. Dobra, widzowie, ja mam pewien pomysł na to wszystko. Ja nie powiedziałem im tutaj o jednej rzeczy. Ja tutaj wcześniej zauważyłem, że mamy ulę. Tutaj mamy od razu ul i teraz pyta... Ty, ej, ej, ej! Biją mnie, ty! Co to ma być? Czyli tego ulu nie da się... Aha! To ja już wiem, po co nam niektóre narzędzia. Jak możecie zobaczyć, tutaj dostałem kwiatek i tych kwiatków trochę pozbieramy, żeby odblokować tą naszą bazę. Dobra, najpierw musimy znaleźć tutaj moją bazę. Gdzie jest moja baza? Czy my tutaj byliśmy? Chyba nie. I tak jak Rafał wam mówił, o, musimy golda. Czyli my tutaj musimy mieć 50 golda. Tak wygląda tutaj nasza pasieka, tak można to nazwać. Ale zanim to, to musimy tutaj sobie zebrać kwiatuszki. Ja już tutaj podkradłam jednego kwiatuszka. I zobaczcie, tak wygląda zbieranie kwiatków. I później pójdziemy tam na środek, sprzedamy kwiatki, miodek i... Wygrywamy to. Dobra, ja idę sprzedać swoje pierwsze kwiatki. Mamy tutaj 3 kwiatki zebrane. I pytanie, ile my tutaj tego dostaniemy? Ej, 20? Co? Jak to dwa? Aha, dobra, mogę sprzedać jeszcze jeden. Czyli 10 za kwiatek. Ja, o, w ogóle Zakrzak tutaj. Siema, siema. Ej, fajne to jest, widzowie. Jeśli chcecie więcej tajkunów, ja wam jeszcze o tym nie powiedziałem. Zostawiajcie teraz łapy w górę. W sensie, jeżeli jak będzie dużo łapek, będzie więcej tajkunów. Subskrybujcie nasz kanał. I oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. Ja wam z góry bardzo dziękuję. Ja muszę tutaj uważać, żeby moi oponenci, moi przeciwnicy mnie tutaj z kilofa nie dziabnęli. Ja mam nadzieję, że Rafa mnie zaraz tutaj nie capnie z kilofa. Chyba nie, chyba nie. Dobra, jest elegancko. Sprzedajmy te kwiaty i co? A tak, dobrze mówiłem. Za jeden kwiat mamy 10 golda, czyli dosłownie idealnie mi starczy teraz na kupienie tego ula. Pasieki, jak to się zwie? Nigdy nie byłem pszczelarzem. Ej, Rafał już tutaj ma, patrzcie się, jakieś punkty. On już coś tam musiał sprzedać, skubaniec. 30, dobra, Rafał tutaj widzę. On tutaj ciśnie, patrzcie się. Zakrzak też tutaj sprzedaje. Zakrzak ma 50, także on sobie tutaj otworzył już pasiekę. A co? A ja zostałam na szarym końcu. Okej, wygląda na to, że mamy 50 golda i mam nadzieję, że jest to na tyle. Swoją drogą mamy też tutaj jakieś pieski, nie pieski, więc to na pewno nam się wszystko przyda. Gdzie mamy tutaj kwiatki? Mamy tutaj kwiatki. Czy my tu kogoś mamy? Lecimy. I tutaj mamy kwiatki do sprzedania, także sprzedajemy, sprzedajemy. Dobra, aha, i 50 mam. Patrzcie się, Ewela, pierwsze miejsce. I co? I co? Opłacało się tutaj długo zbierać kwiatki? Opłacało się. W takim razie ja kupuję moją pasiekę. Mamy tutaj ule. Ule uzbierane zostały. I teraz jak to działa? Możesz teraz zacząć robić swój miód. Okej, ja miód lubię. Jak tutaj to wszystko będzie działało? Poczekajcie, widzowie. Jak to jest ładnie zrobione. I mamy ten pokój do spania. Co jest? Czekajcie, jeżeli weźmiesz trochę odpoczynku, twoja farma będzie jakby działać lepiej. What? Ty, ja śpię. Ej, ale to dobrze czy źle? To chyba nie było zbyt mądre, że ja poszedłem spać. Okej, z tego co widzę, to jest chyba moje i możemy to odblokować za 50. A więc dobra, otworzyły nam się drzwi. Mega super. Mamy to otwarte i teraz pytanie, co tutaj mamy? Możemy tutaj pogadać. Dizare, aha, czyli dopiero później możemy tutaj wrócić, czyli na razie nie. Tutaj mamy ule. Ile za te ule? Potrzeba nam 2 chyba. To jest miód? Przynajmniej tak mi się wydaje. Zakrzak już ma 100, ja mam tylko 50. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy jakiś tutaj, czekajcie, do odblokowania za 150. Aha, czyli tutaj mamy miód, czyli... ej, a tu w ogóle bedroom, ej! Możemy w ogóle się przespać w łóżku, co jest grane? Dobra, ja chcę stąd wyjść. Oj, mega kozak, co my tutaj jeszcze mamy do odblokowania? Tutaj mamy jakąś świnkę, tutaj mamy jakieś rzeczy, okej. I widzowie, na to wygląda, że musimy podejść teraz tutaj, czyli mamy zebrać te 2. Mi się przynajmniej tak wydaje, że chodzi tutaj, widzowie, teraz o to, żebyśmy zebrali właśnie kwiatki i kupili sobie łuk i tym łukiem będziemy chyba zbijać te honej komby. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien do końca. Ej, zasnąłem i co? Czekajcie, 50 golda plus 50 wyniku?
Ej, no to mi się podoba. Myślałem, że mi wywali Fortnite'a, mówiąc szczerze, ale dobrze, że to się nie stało. Widzieliście, jakiego miałem laga. Więc dzięki temu, że jakby poszedłem spać, to coś się ulepszyło. Tylko dobre pytanie, co? Czekajcie, widzowie, ja tu mogę zbierać te kwiatki? Nie, tych kwiatków zbierać nie mogę. Ej, ja nie rozumiem, halo, jak ja mam tutaj coś robić w tym miejscu? Wydałem na to kupę siana. Aha, dobra, mamy tutaj ule. Okej, nieważne. Ten miotkowy domek tu jest, ale kozacko. Ej, ale kozacko, tutaj mamy do kupienia różne przedmioty. Miodek, miodek, sypialnia. Zakrzak tam lata i sprzedaje, i sprzedaje, i sprzedaje. No, dobrze mu to wygląda. Jestem ciekaw, czy oni wiedzą o tych miodach. Jak na razie mi idzie najgorzej, bo ja tu chyba za dużo gadam, żeby właśnie zamiast tutaj ulepszać, to widzicie, no Rafa tutaj ile ma tych kwiatków teraz? Dobra, mamy 5. Jeszcze wydaje mi się, że jest mi potrzebne 150 z tego, co widziałem tam. Żeby rozwalić ul, muszę mieć jakieś narzędzia, do tego miałem napisane. Ej, gdzie ja znajdę narzędzia? Chłopie, tu są narzędzia. Muszę zbierać mniej więcej tyle, co wcześniej, żeby mieć kasę. Mam 90 kasy i muszę kupić sobie tamto, żeby mój miodek tutaj mieć. Z tego, co widzę, mam już 10 kwiatków, jeszcze mi jest potrzebne 4, czyli weźmy sobie jeszcze z tego. Wydaje mi się, że 4 nam wystarczą i kupimy sobie łuk, którym będziemy mogli po prostu rozbijać te ule. Mamy 14, jeszcze jeden, dobra, jeszcze jeden stąd. Zabierzmy sobie go i sprzedajmy po prostu na środku. Zakrzaka tu cały czas widuje, a Rafał chyba ma tutaj swoją pasiekę z drugiej strony. Tak Rafał powiedział na to na samym początku, mam nadzieję, że to się tak nazywa. Z tego, co widzę, jestem na drugim miejscu. Ewela ma... Nie, przepraszam, Ewela jest na pierwszym miejscu, Rafa na ostatnim i ja jestem po środku, więc nice. Idziemy teraz na środek i zbieramy... Czekajcie, gdzie my tutaj musimy wejść? Musimy wejść teraz, musimy tam wejść i teraz ja podskoczę na pierwsze miejsce prawdopodobnie. Sprzedajmy sobie wszystkie kwiatki, proszę bardzo. Oj, Rafa jest na pierwszym miejscu, ale tylko na chwilę prawdopodobnie. Tutaj teraz musimy sobie zakupić broń i jak zakupimy sobie broń... Aha, mam 150. Ej, dobra, czyli mamy łuk, możemy sobie kupić łuk i... Aha, mam tylko jedną strzałę, czy mi się wydaje? Jeśli tak, to będzie mi trochę przykro. Mogę się przespać, ja idę w kimę, życzę wam dobrej nocy i wracam do was za moment. Twoje sny pływają w morzu złotego miodu, to tutaj miałem napisane. Interesujące, dobra, no i dostałem plus 50 score i plus 50 golda. No i życie mi się odnowiło, bo tam mnie pszczoły zaatakowały. I 20 minut mamy na pierwsze zbieranie, my już... O, coś tu się zadziało, widzieliście to? Dobra, rozwalmy ten, ten honeycomb. Ej, nie da się dalej tego rozwalić. Ej, jak zebrać to? Czekajcie. Zginąłem, mam nadzieję, że ja się odrodzę w ogóle. Dobra, jestem z powrotem. Ej, czy wy to słyszeliście, że ktoś tam strzela z jakiejś kuszy? Co jest? Co to? Rafa wykłada się. O, chyba Rafę pszczoły dziabnęły. Rafa padł. Pytanie, jak zebrać ten miód stąd? Nie wiem, jak to zrobić, widzowie. Postarajmy się tutaj, nie wiem, klikać. Musimy harvest tool. Dobra, wyleciało mi jedno. Mamy jedno, okej. Jest dobrze, okej, bijemy, bijemy, bijemy. I to nas w ogóle przestało bić na chwilę. I zobaczymy, czy ja w ogóle dostanę tutaj jeszcze jakiś miodek z tego. Dobrze by było, ale wygląda na to, że już tutaj chyba nie ma nic. Dobra, musimy iść do kolejnego ulu, ale ja prawdopodobnie zginę. Ale dobra, spróbujmy. Ajajaj, zginąłem, nie jest dobrze. Mamy tutaj łuk, tylko że do łuku potrzebne są pewnie strzały, które są w sumie tanie, więc ja je kupię. Tutaj mamy harpun, żeby to zreperować. Ej, reperujemy to. Dobra, widzowie, kupuję harpun i reperuję. Nie ma co zaczynać od łuku, od razu zaczynamy na grubo. Reperujemy tutaj ten stół, zobaczmy, co się stanie. Ewela przyszła, ty. Ciekawe, czy Ewela i Rafa mogą tego używać wszystkiego, co ja. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Zakrzak tu coś kupuje. Harpun tutaj można kupić. Można strzały jakieś. Łuk, harpun, tylko po co ten harpun? Okej, podchodzimy tutaj jeszcze do jednego ulu i brakuje mi jednego. Dobra, mamy tutaj ten miód. Czy ja tutaj doskoczę? Ej, no proszę, proszę. Dobra, mamy, jest dobrze. Czyli udało mi się, widzowie, i chyba możemy odblokować pierwszy ul, który będzie nam prawdopodobnie dawał jakąś substancję w słoikach. Dobra, odblokowujemy. I tutaj mamy jeden minihon. Ej, jednego minisa dostaniemy co 30 sekund. No i co, zreperowałem i jest jakiś cooldown. Halo, 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 no i co, moje pieniądze, gdzie są moje pieniądze? Kasa zniknęła, nie dostałem nic. No, smutna sprawa. Ale jest napisane, że to jest jakby cooldown, więc to się jakoś odlicza i mam nadzieję, że zaraz mi się to zresetuje. Możemy sobie pieska kupić. Co nam piesek da? 500! 500 golda. Skąd ja niby mam mieć tyle kasy? Dostałem pierwszą podkę i teraz co ja mam z tą podką zrobić? To jest dobre pytanie. Tutaj potrzebujemy 4T. Ej, czyli wygląda na to, że ja teraz będę mógł jedną podkę sprzedać. Na to by wyglądało. Teraz pytanie, czy my tutaj możemy to sprzedać? Dobra, sprzedałem i to jest 15 za to. Okej, czyli możemy sprzedawać... O, są też duże słoje tego. O, patrzcie się i mamy naszą jedną rzecz. I zobaczmy, jeden. Jeszcze potrzebujemy jednego. A tutaj już nie ma. Dobra, idziemy szukać. Zakrzak mi tutaj
troluje i on mi, wiecie, chodzi po moich tutaj rejonach. Co on sobie wyobraża? A więc udało mi się odkryć, że musimy rozwalać ule, żeby dostać moje części miodu. No i mamy już, widzowie, dwie części miodu, czyli coś, co potrzebujemy, żeby rozwinąć moje ule. Rozwalamy, gościu, ten ul, dawaj mi tutaj itemy. Ej, a mogę na przykład kilka z jednego ulu? Nie, chyba nie mogę. To się musi jakoś tam zresetować, wiecie, o co chodzi. Możemy kupić strzały. Dobra, ej, strzały będą spoko. Kupmy sobie dużo strzał, proszę bardzo. Aha, nie mogę już więcej, czyli za dużo strzał kupiłem. Okej, widzowie, rozwalamy te ule i postarajmy się tak zrobić, żeby nam tutaj ten miodek wyleciał. No mam nadzieję, dobra, mamy jeden. Wchodzę do swojej bazy i daję pierwsze dwie części miodu. Uwaga, depozytuję miodek i mamy tutaj jeden mini miód na 30 sekund. Pytanie, czy ten miód będzie wypadał tutaj? Wydaje mi się, że chyba będzie tutaj wypadał. Dobra, mamy drugie. Dziękuję bardzo. Mamy dwa. Jeszcze sobie wezmę tutaj. W ogóle co to jest za krzak? Chociaż ja bardziej chyba chodzę po jego stronie. Muszę iść od drugiej strony mojej pasieki, z tamtej strony, bo tam pewnie nikogo nie ma. Ja tutaj chodzę poza krzaka. On po moim i przez to się tutaj dublujemy. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tylko teraz pytanie, gdzie są kolejne ule? Tutaj mamy kolejny ul i wydaje mi się, że pasowałoby zabrać tutaj to. Okej, mamy. No, no dawaj, dawaj, halo, co z tym? Dobra, udało się. Zbieram hajs na łuk, bo przynajmniej się nie kończy, a harpun się kończy. Dobra, jesteśmy z powrotem i z tego co widzę mamy 5 potek do odebrania i 4 tutaj możemy wsadzić i teraz mamy jedną mini co 30 sekund. Tutaj ile nam tego potrzebne jest? 6, a mamy 3. Ej, jest dobrze, to lecimy po prostu po strzały. Oczywiście kupimy strzały, sprzedamy wszystko, co mamy. Ej, to jest naprawdę bardzo dobre. Zakrzak to ja pierwsze miejsce, Rafa drugie miejsce, Wela trzecie, sprzedajemy kwiaty, idziemy kupić łuk. Dzięki łukowi będę miał więcej oczywiście strzałów do uli, z których dostanę następnie miód. Ulepszymy kolejną pasiekę. No, będzie się, widzowie, działo, będzie się za chwilę tutaj działo, serio. Ja coś czuję, że skończę tutaj bez broni, ja będę musiała kill-offem. Ja lecę sprzedać moje rzeczy, jak je sprzedamy. Zakrzak jest na razie pierwszy, ale tylko i wyłącznie na razie. Ja tutaj sprzedam po prostu moje kwiatki. Lecimy tutaj sprzedać kolejne rzeczy, które uzyskaliśmy. I sprzedamy oczywiście te potki. Dobra, mamy 310. Lecimy po strzały, ale też dobrze by było kupić jakieś przedmioty. Dobra, na razie najbardziej nam się strzały opłaca kupić, tak szczerze. Okej, no i lecimy z tymi miodami. I zaraz będziemy mogli coraz to szybciej po prostu zyskiwać. Nawalamy tutaj do ula. Ulu, gościu, dawaj mi tutaj rzeczy. Dziękuję bardzo. Przyda się, przyda się. Ile już tego mamy? Mamy 2, potrzebujemy 4, żeby odblokować tutaj kolejny domek dla pszczół. Dzięki temu będą produkowały więcej oraz droższy miód. Ja muszę ten miód iść sprzedać, żeby mieć kasę. Muszę zdobyć jeszcze tutaj właśnie to tych uli i muszę jeszcze iść po miodek. Muszę harpun sobie jeszcze jeden załatwić. Halo, gdzie jest miodek? Gdzie jest miodek? Zakrzak mi tutaj ukradł mój miodek, ale w sumie tam powinny jeszcze być. O, rozwalmy sobie ten ul. Tylko pytanie, czy on jest czynny. On chyba nie jest czynny. On się chyba musi zrestartować za ileś sekund. O, dobra, tutaj jest. Zabieramy sobie stąd. Okej. Zabierzmy sobie. Dobra, mamy kolejne i strzelmy do niego. Ej, no co ty? Co ty, gościu? To ja to niby mam zabrać. Dobra, mamy miotek pierwszy. Hip, hip, hura, 4 miotki. Lecimy z tymi miotkami. Czy może ja teraz te miotki mogę tutaj jakoś użyć? Nie, tutaj kiedy się to odblokuje, ja się zastanawiam. Dobra, lecimy teraz sprzedać to, co nazbierałam i zobaczymy, co można tutaj za te miotki dostać. Ile kasy? Naprawdę, tak sobie strzeliłem. Tak sobie strzeliłem. Rafa kuca, chyba nie chciał mi tego zrobić. Chyba, że zaraz mnie jeszcze dziabnie, ej. Ty, żeby on nam tych potek nie pozabierał. Gościu, uciekaj z mojej bazy, byku. Lecimy tutaj tak, 6 miotków i tutaj mamy jedną mini co 30 sekund. I teraz 8 miodów. Ej, czyli patrzcie się, czyli my tu możemy... Nie, jeszcze tutaj nie możemy. Zobaczmy, co tutaj jest w środku. Ja w ogóle zapomniałem o tym, bo tutaj prawdopodobnie są duże słoiki. 150. Ej, to czekajcie, czy ja nie mam czasem 150? Czekajcie, czemu mi się... Aha, to jest po prostu jeszcze nieaktywne, dopóki nie odblokuję tamtych miodów. Dobra, idę ukraść Rafie miód, idę ukraść Rafie miód. Ajajajajaj, prawie mi się udało. Dobra, jednak mi się nie udało. 30 kasy za to dostaję tylko? Aha, czyli to też mogę sprzedawać, a to co to jest? A, duży słoik miodu, dobra. Czyli cały czas musimy zbierać tutaj. I ja muszę tutaj, nie wiem jak to rozwalić. Tutaj nie latają pszczoły, tu też nie latają. Idziemy podłożyć moim przeciwnikom bomby. I tylko, no muszę to zrobić po cichu. Tutaj jest Rafa, on mnie nie może zobaczyć, widzowie. On nie może mnie tutaj zobaczyć. Dobra, poszedł gdzie indziej. Czekaj. Dobra. Rafa strzela do uli, skupia się na tym. Okej. Wchodzę szybko mu na farmę. Dobra, elegancko. Bierzemy, widzowie, miodek. Bierzemy ten miodek i daję tutaj...
tutaj w trawę bombkę. Dobra, uciekam, uciekam. Mnie tu nie było, mnie tu nie było, mnie tu nie było, mnie tu nie było. Ej, nie mam pytań, ja jestem tutaj tajnym agentem normalnie. Dobra, wchodzimy tu do środka, zabieramy te wszystkie potki. Mam nadzieję, że mi tutaj ktoś nie podwędził tych potek. Odblokowujemy kolejnie. Dobra, ej, teraz to dobrze wygląda. Mamy 16 potek i z tego co widzę, tutaj możemy odblokować pierwszą rzecz. I tutaj prawdopodobnie gdzieś będą nam duże miody wychodzić. Tak, pomiędzy. Tak, dokładnie, widzowie. Więc lecimy teraz wszystko sprzedać. Zbierzmy sobie tutaj wszystko i będziemy mogli. Halo! Jest, mam go, mam go, mam go! Dobra, uciekam, 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 uciekam! Co to było? Odwdzięczyłem się za ten... Znaczy, odwdzięczyłem, odegrałem się za ten łuk! Łódź się kręcę, strzela do mnie! Przecież to była taka akcja specjalna, widzowie! Dobrze, zostawcie łapkę w górę! I mam 20 minut, 7... Ej, za chwilę będziemy tutaj walczyć! Kupmy sobie trochę strzał, dlatego, że chcę dwa duże... Ej, ole, mega potężnie teraz wyprz... A nie, Ewela ma 605! Ej, Ewela wychodzi powoli na prowadzenie! A czy dwa potrzebujemy i tutaj będziemy mieć drugie i sobie ulepszymy drugi. Ej, o co tutaj chodzi? Dlaczego Ewela idzie do Rafy? Ole, nie, no to było mega złodziejskie. Ja podkładam tutaj bombę. Cyk, 3, 2, 1 i... Ewela, złapałem cię na gorącym uczynku. Przed agentem pszczelarzy nic się nie ukryje. Okej, widzowie, okazuje się, że przedłużamy sobie to o 10 minut, bo musimy jeszcze odblokować pety i później będzie bitka przez 5 minut. Potrzebujemy 6, a mamy 2 dopiero. Dobra, musimy kwiatki, 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 kwiatki. Zakrzak nam tutaj przechodzi. Uciekaj stąd, to jest moja baza, gościu. Sprzedajemy kolejne miody i widzowie, prawie wyszedłem na prowadzenie. Jeszcze pójdę tylko do pani z kwiaciarni i powinienem wyjść na prowadzenie. Łej, kto do mnie tam strzela? Co to ma być? Ty, panie kapitanie. Patrzcie się, ile mamy kasy. Ale ich teraz wyprzedziłem. O, ja cię kręcę. Łodzie, kręcę, nikt mnie tutaj nie widział. Mamy kolejne miody, mamy kolejne miody, mamy kolejne miody. Biorę. Dobra, zabrałem, uciekam. Ej, został mi zakrzak i on mi ukradł mój miód. Nie możemy się pić teraz, on mi zawędził. Skuba, nie znam moich oczach. To mamy odblokowane, czyli wygląda na to, że mamy wszystko odblokowane. I teraz, widzowie, co robimy? Zbieramy sobie wszystko, bierzemy wszystkie te potki tutaj stąd. Swoją drogą, patrzcie się, ile ja mam tutaj 6 potek. Tutaj mamy wszystko odblokowane. Siemano, co to za moje, na mojej bazie, gościu? Co to na mojej... Ty chłop mi kradnie! Dobra, gościu, co? Ale już przynajmniej wiemy, jak zarabiać więcej kasy. Musieliśmy iść do przeciwnika, żeby to znaleźć. Czy to zablokować jakoś? Da się zamykać bramkę, żeby ktoś nie wchodził, okej. Okay. Dobra, zobaczmy na te pety, bo teraz to chyba... Tylko właśnie pytanie, czy ja to będę mógł na pewno zrobić? Czekajcie, to mamy. Tutaj potrzebna linka, tutaj jest potrzebne coś takiego. Ej, zobaczmy. Pogadałem do niego, okej. Okay. Pogadałem i teraz tak, możemy sobie kupić świnie. Kupujemy świnie. I oni coś tu robią, o czym ja nie wiem. Ewela się wykłada. Wiem jedno, potrzebuję na pewno harpun. Potrzebuję nawet może i dwa harpuny, żeby teraz zebrać bardzo dużo miodu w bardzo szybkim tempie. Kupujemy wszystkie pety i zobaczcie, jak mi pieniądze będą rosły. A tu? Ej, on mi będzie regenerować wszystko. Dobra, zabieramy to, kupujemy. Ej, naprawdę jest mega dobrze. Kupmy, kupmy, proszę mi to kupić. Ja muszę teraz po prostu robić jedną rzecz. Ulepszyć moją farmę na maksa i liczyć, że będzie dobrze. Mam 13 miotków, lecimy. Ej, dobra, widzowie, wydaje mi się, że wszystko tutaj stąd odblokowałem. Czy jestem szybszy? Dobra, jestem szybszy, widzowie. Czyli ten kotek pozwala mi na to, że jestem szybszy. I teraz, od teraz będziemy walczyć na czas. Kto przez kolejne 5 minut zrobi więcej punktów, no to ten wygrywa. Widzowie, robimy tajną akcję pod kryptonimem zabrać miód Eweli. I zobaczyła mnie chyba. Tak, tak, tak. Oj, to jednak nie ma tej akcji. Zamykam teraz. Patrzcie, jaki to jest złodziej. Okej, widzowie, ja sobie lecę teraz wszystko sprzedać, ale chcę tutaj jeszcze wejść. Czy tutaj nie ma jakiegoś jeszcze ukrytej... Jakiejś ukrytej rzeczy? Nie ma chyba. Bardzo zastanawia mnie, jak Rafa zrobił te ulepszenia, bo ja naprawdę chodzę tutaj po całej mapie i nie wiem, jak on to odblokował. A to są pewnie jakieś, wiecie, dodatkowe kasy. Halo, halo! Co pani tutaj robi? Halo, halo, co to ma być? Na, 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 na. Weźmy sobie dwa razy miny, to weźmy sobie jeszcze raz miny. Mamy tutaj harpun. I teraz pytanie, co za harpun? Tutaj możemy... Czekajcie. Co to nam da? Jestem ciekaw, co to nam da w takim razie. Gdzie on zaczy, czy nie ma tam zakrzaka? Jak nie ma, to zbieramy miody. To jest Ewela. Ty, Ewela mu kradnie. Czekajcie. Tak. Wywalmy sobie to tutaj, proszę bardzo. Możemy tutaj sabotażować. Okej. Okay. To jest Rafa? Nie, to są jakieś w ogóle NPC-ty. Co tu się dzieje, gościu? A tu jest jeszcze 5 golda na sekundę. Lol. Ej, nie mam pytań. No, Rafa nas ograł, widzowie. No, no bez szans totalnie zostaliśmy, tak mi się wydaje. Sabotujemy kolejny zakrzakowi. Czyli dzięki temu dostajemy hajs. Ej, no ja...
jak to można się bić? Już minęło 5 minut, ja chcę sobie miotek sprzedać. Sprzedajemy, widzowie, wszystko tutaj, hyc, jest sprzedane. Bierzemy, sprzedajemy też moje małe butelki miodu i powinienem mieć trochę więcej punktów. Mam 2200. To jest Eweli baza. Siemano, siemano Ewelcia. Jezus, nie. Ja nic teraz nie zrobię. Ja chcę sobie tylko miodek sprzedać. Bomby, daję bomby, daję bomby, daję bomby. Rafa wejdzie w bombę, Rafa wejdzie w bombę. Cyk, do 150 i hyc. Wow, nie trafiłem go. Hyc z tego, jeden nie mogę. Harpunito, ja się kręcę. Nie mogę go trafić z tego harpuna. Halo. Aha, Zakrzak mnie pokonuje jego. Zabieramy sobie tutaj te swoje. Zakrzak nie wie, że ja mu ule zepsułem. Chłop, co chodzi w tej trawie? W ogóle widzieliście to, że Rafa miał potkę, czy tylko ja to widziałem? Ale mnie szaszłykował. W ogóle Ewela tu gdzieś leci z boku. Ja tutaj sobie wszystko sprzedaję. Ej, wydaje mi się, widzowie, że dojdziemy do 10 tysięcy. Tu jest Rafa, siemaneczko, dzień dobry, żegnamy. Siema, siema byku, siema, 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 siema. Dobra, sprzedajemy, 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 sprzedajemy jeszcze te małe potki. Ile tego tutaj jest, to ja nie mam pytań. Dobra, zostaw mnie, zostawcie. Ej, to sobie sprzedawać. Nie mam harpuna, biorę łuk. No patrzcie, ej, czy ja w ogóle Rafę dzisiaj pokonałem, oprócz tego, tej tajnej bomby na początku? Bo Rafa przebrał się dzisiaj za pszczołę i po prostu lata i nie da się go trafić, to dlatego, widzowie. Siemaneczko, mamy Rafę, hedzik z łuku, auć. Wygląda na to, że Rafa tutaj, ej, zdominowałem, ja nie wiem, co oni robią, że oni nie wiedzą o tych słoikach. Ej, moje miody nie działają. Ktoś mi popsuł moje miodowe te, moje miodowe ule. Halo. Sprzedajemy, 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 sprzedajemy. Sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Kupujemy milion tych bomb wybuchowych. Oj, 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 oj. O kurcze, dobra. Ej, te tutaj są jeszcze dobre. Dobra, bierzemy sobie tutaj wszystko z naszej bazy. Najlepsze jest to, że ja sabotowałem Zakrzakowi te miody i dlatego on nie dostaje tych miodków, nie? Kupujemy teraz bardzo dużo tych bomb. Dawaj mi, za cały hajs kupuję te bomby, za całą kasę i idziemy wysadzić bazę Rafie. Idziemy mu wyłączyć znowu. Powiem to tak, że idę bokiem i wysadzamy wszystkie ule. Jedziemy, polujemy na nich. Dobra, wyłączamy tutaj mu, wyłączamy, dawać, dawaj. Nie ma to tamto, widzowie. Ta baza, no do tej bazy już nie będzie się dało po prostu wejść, że tak powiem. Ten nie jest włączony i ten też. Czyli ja dostaję za niego hajs. Wow, ale mnie trafił skubaniec. A przynajmniej sobie miotki zabiorę. Ewela o mnie nie wie chyba. Ja tam rzucam bomby, uwaga, dajemy jedną. Ue, gdzie ona poleciała? Ty, chłopie, no, daję bombę, daję bombę. No nie, no, ja się kręcę. Ja pomagam Eweli, a ona mnie wyeliminowała, fajnie. Skąd ma tyle życia, ja się pytam? Wyłączmy, wyłączmy. Ajajaj, było tak blisko. Rafa idzie, może wejdzie do bazy. Czekajcie i wybuchnie, uwaga. Ej, jednak nie. Siemaneczko, zaskoczenie. Czemu to nie wybuchło? Ej, co to ma być? O kurde. Auć. Po co bo był kwiatek, nie rozumiem. I cyk, mamy dwa kile. Ej, w ogóle za kile są jakieś punkty, czy nie ma? Chyba nie ma. Chyba wygrywam dzisiejszy odcinek. Rafa, 10 tysięcy, zobaczmy, czy uzbieramy tutaj do 20. Proszę bardzo, mamy 16 potek jeszcze do sprzedania. Tutaj sklep hula jak szalony. Sprzedajmy to jeszcze. Widzowie, dzisiejszy odcinek, no można powiedzieć, wygrywam dominująco. Także widzowie, w dzisiejszym odcinku to jest na tyle. Zobaczcie jeszcze na mój wynik. Zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał. Jak chcecie z nami zagrać na odcinku, czytajcie opis. No i oczywiście wbijajcie na ten film, który tutaj widzicie. Także on zaraz zniknie, wbijajcie na niego i trzymajcie się na razie piona.